Najważniejszym przesłaniem czwartego festiwalu tańca towarzyskiego jest niewątpliwie jego promocja, nauka i dobra zabawa. Co więcej, taniec jest taką umiejętnością, która każdemu człowiekowi może się w życiu przydać. Dzisiaj będzie występowało około ponad 100 dzieciaków. To świadczy o tym, że dużo chodzi na te zajęcia i dzieci ciągle u nas się pojawiają. Nowe, małe, kontynuują tańce z poprzedniego roku, a że cały czas mamy zainteresowanie. Nie jest to konkurs, jest to tylko pokaz, natomiast wszyscy występujący dostają pamiątkowe medale, dyplomy. Pomysłodawcą tej formy zabawy jest nasz instruktor Rafał Janecki. Zaczynało się to w formie takiej mniej okazałej, natomiast w tej chwili już musimy korzystać z hali, bo występujący dzieci na tyle dużo by się w innych obiektach nie pomieściły. Na parkiecie zaprezentowały się pary w kilku kategoriach wiekowych. W trakcie festiwalu można było podziwiać pokazy par tańca towarzyskiego, grup tańca nowoczesnego oraz występ grupy Latino Solo. Dodatkową atrakcją był pokaz tańców standardowych i latynoamerykańskich w wykonaniu profesjonalnej pary tanecznej Pauliny Paproty i Huberta Krysztofińskiego. Zawsze trzeba się dopasować z osobą wzrostem, klasą taneczną i temperamentem. No, czego przykładem najlepszym chyba jest to, że my oboje jesteśmy praktycznie spod Wielunia, spotkaliśmy się we Wrocławiu, także no, to pokazuje, jak ciężko znaleźć partnera tutaj w Polsce zwłaszcza. Nigdy nie jest za późno na taniec. Jest wiele bardzo dobrych tancerzy, którzy zaczynali swoją karierę nawet w wieku 16-17 lat, a teraz są powiedzmy mistrzami świata. Także nigdy nie jest za późno. Tak, dokładnie to, co Pani powiedziała, jest w 100% prawdą. Ja dodam od Ciebie, że bardzo ważne jest też szukanie odpowiedniej motywacji, właściwie inspiracji do tego, co się robi, bo często, kiedy przychodzi ta monotonia, codzienne treningi, szkolenia, wydawanie ogromnych ilości pieniędzy, to przychodzi taki moment w karierze każdego tancerza, że zastanawia się, czy to ma wszystko sens, czy się nadaje na pewno, czy jest wszystko ze mną okej. W takich momentach na pewno ważne jest, żeby mieć odpowiednią inspirację, mieć odpowiednie osoby wokół siebie i szukać nawet w jednym pojedynczym widzu, któremu oglądanie nas sprawia przyjemność, tego celu, tej radości tego tańca, bo to jest bardzo, bardzo ważne, żeby mieć cały czas ten napęd do naszego działania. Kiedy brakuje partnera, można sobie również poradzić na scenie tańcząc solo. Po raz kolejny udowodniła to grupa Latino Solo ze studia tańca Body Design z Wielunia. Tańczymy ze 4 lata, tak, takie, ale to jest nasz trzeci występ. Tak. Taniec jest naszą pasją. Robimy to dla siebie, dla własnej przyjemności. Odkrywamy swoje, tak można powiedzieć, drugie oblicze w tańcu. Jaki taniec sprawia Panu najwięcej przyjemności? Gatunek tańca. Gatunek, czy latynoskie tańce tam. Samba, cha-cha, rumba, jive. Dlaczego akurat te? Takie są bardziej porywające, nie? Porywające i dynamiczne, prawda? I można też poprowadzić pięknie parterkę. Można, oczywiście.
Nad całością czuwał Rafał Janecki, trener tańca towarzyskiego posiadający najwyższą klasę taneczną w stylu standardowym i latynoamerykańskim. Czwarta edycja Festiwalu Tańca to tak naprawdę jest cały rok pracy zarówno dzieci, jak i osób starszych, które dzisiaj występują na naszym parkiecie. Przygotowania systematycznie. Mamy 15 pozycji, jeżeli chodzi o nasz festiwal. Zakres wieku, najmłodszy uczestnik ma 4 lata, a najstarszy, no nie będę zdradzał wieku, ale jest grubo po pełnoletności tak naprawdę. Są osoby, które no, już zbliżają się pod 60 rok życia nawet i też dzisiaj z nami tańczą. Okazało się, że taniec jest również dyscypliną rodzinną, a najmłodsi goście w mig naśladują podpatrywane elementy taneczne. Na zakończenie turnieju wszyscy tancerze otrzymali dyplomy i puchary, a dłuższa relacja z imprezy w kulturalnym temacie tygodnia.